zasypała ten, wycięła barierka, co była. A co spór dotyczy między innymi tego chodnika. Mieszkańcy bloku przy ulicy Rataja codziennie chodzą tędy do sklepu, na przystanek autobusowy i do centrum. Właściciele terenu zdecydowali, że ogrodzą siatką cały ten teren, czyli także ten parking i biegnące wzdłuż niego chodniki. Dla mieszkańców to rozwiązanie nie do przyjęcia. Jak tędy nie wyjdę, no to którędy? Tam aż będę musiała wyjść, no to to jest... No ja sobie nie wyobrażam, że to ktoś w ogóle na to zezwolił. Nawet ze względu na bezpieczeństwo robi się drogi ewakuacyjne, inne gdzieś tam, a tutaj jest, nie ma dojazdu. Jak tu będzie zagrodzone, tam są schody, chyba że inne rozwiązania jakieś wymyślą. Spór o ten teren toczy się od 2 lat. Teraz zaognił go montaż słupków pod ogrodzenie. Mieszkańcy wielokrotnie rozmawiali w tej sprawie z prezes spółdzielni inwalidów, do której należy działka. Tu jest tak, że miasto ma kawałek, spółdzielnia ma kawałek i ta pani ma resztę. I oni jej zaproponowali wymianę tej działki na inną działkę. I podobno wszystko było dobrze, podobno. No i dzisiaj przychodzimy rano, proszę bardzo, grodzą nas. Prezes spółdzielni nie chce wypowiadać się przed kamerą. Zdecydowała także o rozebraniu tych schodów. Mieszkańcy twierdzą, że to z powodu roszczeń jednej z mieszkanek. Pewnej zimy kobieta złamała sobie nogę na tych schodach. Szła, proszę panią. Złamała sobie nogę, ponieważ nie było nieodśnieżone, nikt nie dbał o to, bo nie wiedzieli, czy to jest teren, kto to ma robić, czy to spółdzielnia, czy pani sprzątająca, czy MOPEX, nie wiadomo jakie tam firmy. Ja już to nie wnikam. Zasypano te schody, jak widać. W rozwiązanie sporu zaangażowały się władze miasta. Działka ta stanowi własność spółki, mieli prawo do ogrodzenia tej działki, posiadają stosowne zgłoszenie i pozwolenie. Niemniej jednak w wyniku naszego wystąpienia pani prezes uznała za zasadne pozostawienie chodnika dla dobra mieszkańców i wszystkie działania ze strony naszej będą kontynuowane, by ten chodnik pozostał. Przedstawiciele Urzędu Miasta obiecali, że oddadzą spółdzielni inwalidów pas zieleni po sąsiedzku w zamian za udostępnienie tego chodnika. Ten niestety będzie rozebrany, ale urząd obiecuje budowę nowego równolegle w pasie zieleni obok należącym do miasta.